Już w niedzielę 3 kwietnia kibiców tenisa stołowego czeka w Tarnobrzegu prawdziwe święto. Pierwszy mecz finałowy tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń rozegra Enea Siarkopol i TTC Berlin Eastside. Jak podkreśla trener tarnobrzeskich tenisistek, jego drużyna nie jest w tym meczu faworytem. Znaczy, to jest przede wszystkim zespół, który specjalizuje się, jest budowany pod kątem Ligi Mistrzyń. To już 5-krotnie zwycięzca tych rozgrywek. To też jest konkretny fakt, z którym trudno dyskutować. To jest aktualny obrońca tego tytułu. Natomiast ma zawodniczkę, która jest moim i moich fajnych dziewczyn utrapieniem. To jest szansa ona. Po prostu ona już te dwa razy była w Tarnobrzegu i ona dwa razy poprowadziła w finałach, w których byliśmy, drużynę Niemiec do Berlina, przepraszam konkretnie bardziej, do zwycięstwa. I tak tu odpowiadając na to pytanie, to szansa ona jest wyjątkowo dla nas trudną przeciwniczką. I kolejną zawodniczką jest zwyciężczyni topu 16 sprzed roku Nina Mittelham, to jest 25-letnia topowa niemiecka zawodniczka, także te dwie są bardzo dla nas trudne. Trzecią zawodniczką, którą spodziewam się, spotkamy się tutaj w Tarnobrzegu przy tarnobrzeskim stole, to będzie Brit Erland, to jest zawodniczka też olimpijka, najlepsza w tej chwili zawodniczka holenderska. Także przeciwnik jest i trudny stylowo, i bardzo wysoki poziom. My nie jesteśmy faworytem, ale też wielokrotnie mówiłem, że jak będziemy w czwórce, to będzie fajnie. Jesteśmy w finale i jest jeszcze fajniej. Ja postaram się, abyśmy do tego meczu podeszli z minimalną presją, natomiast z maksymalnym zaangażowaniem i walką, i to gwarantuje. Natomiast faktów nie uda się zmienić i faworytem jest jednak Berlin. Natomiast nie zawsze faworyci zwyciężają i to jest to, co dominuje w moim myśleniu. Natomiast tu przy stole 3 kwietnia o 20:15, przypomnę, że mecz jest też transmitowany w TVP Sport. Myślę, że to też jest kolejny sukces organizacyjny klubu i to się odbędzie. My, jeśli wygramy, to będziemy bardzo szczęśliwi, a z tego, że jesteśmy w finale, już jesteśmy szczęśliwi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:15. Rewanż rozegrany zostanie w piątek 8 kwietnia w Berlinie.